Guten Erev Shabbos. W Parsze Toldos, czyli w Parsze, w którą czytamy w tym tygodniu, pojawia się jedna z najsłynniejszych historii biblijnych. Jest to historia sprzedania pierworództwa za miskę soczewicy. To, tak jak można się domyślać, że ta historia ma nam przekazać coś więcej niż samą historię, że jest to jakiś morał, jest tu jakaś nauka, która powinna być z niej zaczerpnięta, to jeden ze znajniejszych, ze słowniejszych komentatorów zarówno Pięcioksięgu, jak i Talmudu, Beis Halevi, zadaje bardzo logiczne pytanie. Wiemy wszakże, że według historii, kiedy Jakow przyszedł do Yitzhaka, to zgodnie z instrukcją swojej matki założył kozie skóry na swoje przedramiona i wtedy powiedział mu Yitzhak: głos jest głosem Jakowa, ale ręce są rękoma Esawa. I mimo to dał mu błogosławieństwo. Więc pytanie jest takie, czy jeżeli masz jakiś znak, coś daje ci do zrozumienia, że coś jest nie tak, to czemu wciąż błogosławisz? To brak instynktu samozachowawczego, powiedzielibyśmy, leavdil, nie daj Boże. Ale na czym to polega? Tłumaczy Beis Halevi to w następujący sposób. Matka, czyli Rivka, słyszała, jak ojciec rozmawiał z Esawem, jak Yitzhak rozmawiał z Esawem, powiedział mu Esaw, bo Yitzhak wymagał, żeby Esaw przyniósł mu jedzenie, żeby otrzymał właśnie błogosławieństwo. Esaw mu powiedział: nie chcę teraz przynieść, przyniosę ci później, bo boję się, że Yitzhak ukradnie moje błogosławieństwo. Że Jakow ukradnie moje błogosławieństwo. Powiedział mu więc Yitzhak: jestem świadomy, że twój brat może chcieć próbować zrobić coś takiego, dlatego umówmy się. On zapewne będzie próbował cię imitować i będzie mówił wyższym głosem. Dlatego ty przechytrz go i mów jego głosem, cienkim, i generalnie zachowuj się tak, jakbyś był nim, i wtedy się domyślę. Rywka, która to usłyszała, powiedziała to Jakowowi. Wiemy to z wersetu, bo jest napisane, że ona usłyszała, jak mówi lejmor, powtórzenie słowa mówienie, siomar, lemo, czyli powtórzenie słowa, czego to nas uczy, że jak mówił Yitzhak do Esawa, to powiedział mu: mów jak Jakow. I dlatego właśnie doradziła mu, żeby mówił w zwykły sposób, tak jak miałby zwyczaju mówić. Teraz, kiedy Jakow podszedł do Yitzhaka, to pierwszy znak, głos, powiedział, użył imienia Hashem, powiedział Bohu Hashem, i to był już pierwszy sygnał, czyli Yitzhak myślał: o, Esaw zachowuje się tak, jak powinien, mówi cienkim głosem i jeszcze używa imienia Hashem, co nie było w jego zwyczaju. I potem był drugi znak, czyli kudłate ręce, i to już był drugi znak, ponieważ Yitzhak miał dwa znaki, to pobłogosławił Jakowa. Teraz pytanie, jakie wyjaśnienie Beis Halevi ma dla nas lekcję w praktyce? Czasami może zdarzyć się tak, że wydawałoby się, że wszystko jest przeciwko nam, że plan, bo że ludzie spiskują, że nie da się w danej sytuacji zachować tak, jak się powinno. Wszystko jest przeciwko nie, natura, wszyscy ludzie. Każdy się czasami tak czuje. I teraz pytanie, jak się zachowywać? W Pirkei Avot jest napisane, kto jest mądry? Ten, kto uczy się od każdego. I na pewno od Esawa, chociaż pomimo jego niewłaściwych zachowań, można by się nauczyć pewnej rzeczy. Ja znalazłem tutaj dwie nauki. Pierwsza jest taka, żeby zawsze, pomimo wszystkiego, starać się być sobą, bo to może nas uchronić przed jakimiś niepożądanymi zdarzeniami. A druga rzecz to, żeby się nie poddawać i nie rezygnować z możliwości wybaczenia, bo to czyni nas ludźmi i tego wymaga od nas Toiro. I obyśmy mieli wspaniały Shabbos. Shabbos.